Powiesz, że ruszysz z misją do Krakowa. Jakie zadanie mi wyznaczyłeś, panie? Przywieziesz dwórkę. Guncel, co on tu robi? Witaj, rycerzu. Najjaśniejsza pani? Oto Helena, którą będziesz musiał się zająć. Guncel przyjechał osobiście po Helena. Będzie jej towarzyszyć w drodze do Świdnica. Oddaję ją, panie, w twoje ręce. Strzeż jej jak oko w głowie. Będę. On może jej coś zrobić. Nie wolno jej z nim puścić. Już odjechali. Zadomowiłaś się już na naszym dworze? Próbuję. Nie rób sobie nadziei. Helena za innym wadziełczem. Cóż to za niewiasta zaprząta twoją głowę? Znam ją? I przestać o tobie myśleć. Czy jest sposób, żebyśmy mogli być razem? Powiedz. Zrobię wszystko. Nie obawiaj się. Czego chcesz? Przed czym uciekasz, pani? Próbuję uciec przed tą ciekawością, panie, ale nie mam dokąd. Jak na ciebie patrzę, to jakby mi w życiu nic nie wyglądało. Uratowałaś mi życie. Będę twoim dłużnikiem i sługą do końca swych dni. Przyrzekam. Służę pomocą. Zwykłam radzić sobie sama. Mam nadzieję, że nie pokrzyżowałam twoich planów. Byłem wprawdzie zajęty, ale to nie było nic ważnego. Moja wstążka. Skradłeś mi ją. Mnie chroniła. I żebym pamiętał. Cały dwór widział, jak Guncel przywiózł cię na zamek. Guncel przymusił do siebie Ilzę. Straszył Dorotę. Chce ci oszczędzić cierpienia. A tobie Helena nie jest obojętna, Guncelu. Jest mi zupełnie obojętna. Wodzisz za nią wzrokiem, ilekroć jest w pobliżu. Ani trochę! Widzę, że miłujesz szczerze. Lecz jeśli rozważysz w sercu, jakim jest człowiekiem... To dlaczego Bóg postawił na mojej drodze człowieka, złego człowieka i sprawił, że to właśnie w nim, spośród wszystkich innych, się zakochałam? Boisz się, że zobaczą nas razem? Okazuje się, że kocham potwora. W zeszłym tygodniu chcieliśmy cię opłakiwać. Bardzo byś pomagała. Pożegnaj dawnego Guncela, bo już go nie zobaczysz chyba. Twoja troska otworzyła mi oczy. Dostałem drugą szansę. Chcę wszystko zacząć od nowa. Z tobą. Helena jest najszlachetniejszą niewiastą, jaką dane było mi spotkać. Idziesz za mną.